tak jest, kochanie. Pull-up to nie nazwa środku do czyszczenia okien. Dancehall masakra, Madashim, wytłumaczą ci. Niech ktoś powie pull-up. Dawaj tego tuna, niech on dzisiaj jeszcze dla nas zachula. Jak śpiewa Grizzly, w tę stronę leci kula muzyczna, więc krzyknij jeszcze raz pull-up. To jest nasz postulat, wszystko co dobre nigdy nie zamulać. Nasze bitby nigdy nie rodzą się w bólach, a głowy płyną w murach. W dzisiejszym programie przemieszczenia w Muzeum Sztuki w Łodzi, czyli współczesne prace współczesnych artystów. SHO, jeden z najlepszych i najbardziej zwariowanych teamów tanecznych. A na koniec zespół z Cannabis, czyli młodzi ludzie, których połączyła miłość do muzyki reggae. Dziś znajdujemy się w MS Kwadrat, razem ze mną Martyna. I to właśnie ona dzisiejszego wieczoru i popołudnia będzie oprowadzać nas po tej właśnie wystawie. Będziemy się przemieszczać, bo taki jest tytuł wystawy i dlaczego przemieszczenia? Każde muzeum ma swoją stałą kolekcję, tylko że po jakimś czasie ta kolekcja się dezaktualizuje, więc muzeum kupuje nowe dzieła i trzeba przemieścić stare magazyny i dołożyć nowych prac, dlatego ta wystawa nazywa się Przemieszczenia. Jakieś duże napisy. Tak, to właściwie nie jest nowa praca, to jest praca, która zmieniła swój format. Jest to praca Jadwigi Sawickiej. W latach 90. agencja reklamowa AMS zrobiła coś, co się nazywało Galeria Zewnętrzna AMS-u, gdzie w całej Polsce na billboardach zawisnęły dzieła znanych polskich artystów. Jadwiga Sawicka była jedną z tych artystek, które wzięły w tym udział. Jest to praca Nawracanie, Oswajanie, Tresowanie i tutaj przywróciliśmy jej właściwy format, format billboardu. Końcówka jest na nie. Ale my jesteśmy na tak. A teraz bardzo kontrowersyjna praca, kontrowersyjne dzieło. Mhm. Tak, tutaj mamy pracę Roberta Rumasa Las Vegas, przedstawiającą plastikową Matkę Boską z wetkniętymi pieniążkami. Jest to praca, która obnaża właściwie banalne podejście polskich katolików do spraw wiary, do wszystkich dewocjonaliów, jakby obnaża komercyjny charakter katolicyzmu. I to się ostatnio sprawdza w współczesnej Polsce, więc praca jak najbardziej aktualna. Tak. 18 151. Dużo cyferek, bardzo dużo. Tak, to jest polski artysta, który nazywa się Roman Opałka i pracą jego ostatnich lat jest to, że tworzy płótna, na których nie maluje jak normalni malarze, tylko pisze cyfry na kolejne, zaczynając od zero, następujące po sobie. I to on czyta, tak? Rozumiem? Tak, i tutaj jest jego głos, on czyta je po kolei i one tak naprawdę w oddaleniu, jak się oddalasz od tych obrazów, wyglądają jak abstrakcyjne obrazy. Tak, tak, jak stoisz w środku, to czujesz taką magię. 18 566. Nieźle, nieźle. Niezła biksa, ale fajnie, przyjemnie. Każdy z was w domu ma dywan, ale ten dywan jest niezwykły. Tak, jest to praca gruzińskiej artystki, która nazywa się Tea Georgiadze. Obecnie przebywa na emigracji, pracuje i mieszka w Berlinie. Jest to praca Szukać bez gestu. O co w niej chodzi? Generalnie w starożytności plemiona nomadów, które przemierzały przez Gruzję, przywoziły ze sobą takie dywany i każdy taki dywan był tym oswojonym miejscem i stawał się domem dla tych plemion nomadzkich, które jakby były tylko tam tymczasowo. I to jest jakby jej komentarz do domu, do przemieszczania się, do znajdywania swojej przestrzeni. Obecnie jest to bardzo znana artystka, dużo wystawia. Ciekawe, a ten dywan lata? Nie. Nie lata, a szkoda. Mama, na ubędę, jaka mandy, na ubędę, na kiedy.
To jest praca Daniela Spoeri, który miał w zwyczaju zapraszać swoich przyjaciół i ludzi na kolację, po czym jak oni wstawali od stołu, to postanowił wszystko, to przyklejał wszystko, potem w jakiś tam sposób to balsamował, no i z tego powstają obrazy. Zapraszam na kolację. Dziękuję. I razem ze mną załoga SHO, czyli kolejna dancehallowa masakra. W każdą środę możecie ich zobaczyć w Mandali. Jest ze mną, ale powiedz, jak to się stało, że zatańczyliście do jednego z najlepszych tunów RDX-a i oni was promują, no? No, stało się tak, że my jesteśmy zajebiści, RDX-i są zajebiści, no to się promujemy razem, a co mamy robić? Nie, no to jest taka sytuacja, że taki tune można każdy sobie ściągnąć z internetu i każdy może nagrać filmik. No, jeżeli włoży się troszeczkę serduszka, troszeczkę pracy i troszeczkę różnych fajnych emocji, no to po prostu to się podoba Jamańczykom, bo dancehall są przede wszystkim emocje i attitude właśnie. Powiedzcie mi tak szybko w skrócie, czy macie jakieś pasje oprócz tańca też? Jaka to jest pasja? Tak, to jest technologia żywności oraz tłumaczenie specjalistyczne. Nie no, genialnie, po prostu fenomenalnie, ale... No ja jestem niby filologiem, język portugalski i hiszpański. Wow, to się będę zgłaszał do tłumaczenia. Snowboard i administracja. O, snowboard, jak najbardziej. A snowboard również. I snowboard. Nikt nie preferuje nart, ale ja preferuję narty. Ja na windsurfingu. Oprócz tego tańczą i mają pasję, czyli dance hall SHO. Dance hall orthodox. Swing song, swing song. Move. Everybody just start getting on the groove. Swing song, swing song. Move. Everybody just start getting on the groove.